Hej, witam Was serdecznie z tej strony. Hallak, słuchajcie, moi drodzy, trzy nowe czołgi wchodzą na super test, i są to maszyny z różnych państw. Zaczynamy od pierwszego. A więc jest to ciężka ósemka radziecka obiekt 701. Na pierwszy rzut oka jest podobna do Isa, ale zobaczcie, te parametry są jednak troszeczkę inne. No i jest to wiadomo, że ósemka. Mamy damage 390. Penetrację 221, a na Goldzie 270. Mamy tutaj bardzo szybko lecące pociski podstawowe. 1400 metrów na sekundę, to jest naprawdę bardzo szybko. Biorąc pod uwagę to, że 820 jak przerzucimy na Golda. Więc to jest taka różnica, która naprawdę da się nam we znaki i trzeba będzie pamiętać, jaką amunicją się gra. Reload 15 sekund, czas celowania 2,9. No, celność 0,44, czyli to są takie typowe parametry dla tych dział 122 mm radzieckich, prawda, czyli dosyć długi czas celowania i niezbyt dobra celność. 5 stopni zaledwie opuszczania działa, 20 do góry, 30 pocisków mamy czołg nie jest szybki, wręcz powiedziałbym, że jest wolny. 30 km do przodu, 12 do tyłu i mamy 13,6 konia. Wiadomo, że to nie jest jeszcze taka tragedia jak wtedy, kiedy mamy 10 koni na przykład, ale 13 to też nie jest jakaś super rewelacja. W każdym razie bardziej chyba odczujemy tutaj ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. No bo wiadomo, jak sprężarkę zamontujemy, to nam się zrobi ponad 14 koni i to wtedy już pociągnie całkiem, całkiem sporo. Obrót też jest tragiczny, 21 stopni, obrót wieży również jest tragiczny, 21 stopni. Czołg będzie miał 1650 hapsa, pancerz z boku, zobaczcie, że jest przepotężny, czyli ma 160 mm, a z przodu 120, czyli no nieporozumienie troszeczkę, nie wiem, czy to jakiś błąd. W każdym razie wieża no jest tutaj już odpowiednia, 250 z przodu 160 z boku 160 z tyłu, czyli mega opancerzona wieża. Yy, mamy wiurę 340. Powiem szczerze, że na papierze to ten czołg w ogóle szał nie robi, moim zdaniem, nie wiem, jaka tu jest jego główna zaleta. No, jeżeli ma 160, rzeczywiście, z boku cały pancerz. No to sidescrap to jest praktycznie nie do przebicia, tak? Także może to do tego będzie służył. No 120 z przodu widzimy ten kadłub tutaj, tak? Ten kadłub jest wcale nie tak dobrze skontowany. Wydaje mi się, że jeżeli tam jest 120, to każdy czołg na ósmym poziomie go przebije w kadłub. Nie wiem, nie wiem o co chodzi. Jaki ukryty feature tutaj będzie? W opisie tutaj też. Nic ciekawego nie ma. Należy nim agresywnie grać w pierwszej linii. Ten czołg ciężki jest w stanie stawić czoła swoim przeciwnikom w bezpośrednim starciu i być w awangardzie ataku w czasie przełamania ze słabiej opancerzonymi sojusznikami podążającymi za nim. No, na pewno będzie trzeba się potężnie kątować tym kadłubem. Jeżeli kadłub bardzo dobrze skontujemy, to może to jest zaleta tego pojazdu. No bo wtedy te 160. Yy, będzie nie do przebicia, a 120. No to zamieni nam się też na jakiś lepszy pancerz. Także tu może jest cały pies pogrzebany, że ten czołg będzie jak tygrysem po prostu się nim trzeba będzie kontować. Dokładnie jak tygrysem, a nawet powiedziałbym, że bardziej bok wystawiać niż, ym, niż tutaj przednią płytę kadłuba. Może to będzie ciekawe. Kto wie. No jeszcze czegoś takiego na ósemce chyba. Nie grali, żeby z przodu było 120, a z boku 160. <grywa> Naprawdę. Może to odwrotnie jest, że 160 z przodu, a 120 z boku. No nie wiem. Dobra. Jedziemy dalej. Co mamy jeszcze? A więc kolejny czołg. Typ 3 Junu. Japoński, japoński czołg. Wiecie, co najgorsze jest? Bo tutaj ja te parametry już przejrzałem. One są, zobaczycie. Ok. To jest czołg szóstego poziomu ciężki. Jak na taki czołg? Ma całkiem. No dobra, zresztą najpierw parametry, yy, moi drodzy. 150 penetracji. Myślę, że to jest spoko, jak na szósty tier. Mamy 230 obrażeń, również całkiem, całkiem przyzwoicie. 850 000. Pociski lecą. Yy, mamy 7,3 <coughs> czas przeładowania. 2,3 celowanie. 0,37 celność. Czyli to taki działko spoko, 10 stopni opuszczania, bardzo fajnie. No i mamy 50 pocisków. czołg nie jest zbyt szybki 35 na godzinę do przodu, 12 do tyłu, ale ma 15,4 konia. No co spowoduje, że te 35 bez problemu powinien jechać. Obrót 30-30 to też nie jest tragedia, jak na czołg ciężki ma 1050 życia. No, i zobaczcie, że kadłub 130-50 z boku, 40 z tyłu, a wieża, przypominam, że tu jest 10 stopni opuszczania, ma 160 mm i jest tak skontowana dosyć ciekawie, bym powiedział. Czyli ewidentnie wygląda to na czołg do grania na wieżę. A wiecie, czego się boję, o czym mówiłem na początku? Otóż boję się tego, że to jest taki Chili trochę. Jak wiecie, Chili wyspotowany ginie bardzo szybko bo on ma ten swój kadłub taki miękki i bardzo duży to jest czołg jestem ciekawy czy to będzie bardzo, bardzo podobny, do grania na wieżę no to już widać, że on się będzie nadawał wyśmienicie chyba, że jakiś weakspot się okaże że jest na wieży, no ale na razie o tym nie wiemy w każdym razie ten czołg prezentuje się całkiem przyjemnie jak na ciężki czołg szóstego poziomu 150-230 no to przeładowanie 7,3 wiadomo ale pancerz wierzy spoko także myślę że jest będziemy musieli ukrywać jego słaby pancerz z zasłonami no właśnie no właśnie jedziemy z ostatnim a więc jest to TT-130M czechosłowacki specjalny czołg tym razem dziewiątego poziomu no dziewiątka czego tu się można spodziewać widzimy budowę charakterystyczną dla tych czołgów dla tej linii mamy damage 490 244 penetracji na normalnej i 306 na goldzie no pociski lecą 980 1180 reload 14,7 sekundy Czas celowania 2,9 i celność 0,42. Czyli to jest nieciekawe, ale przypominam, że mamy alfę przepotężną tutaj. No, najbardziej nieciekawe chyba jest to, że ma 5 stopni opuszczania działa. Jak ktoś się przyzwyczai, nawet nie mówię do 10, ale tam do 8 czy 7, to te 5 nie jest przygotowany na to, co, co się dzieje z działem, jak ma się 5. Trzeba cały czas na to zwracać uwagę cały czas, podczas bitwy 40 pocisków, 30 na godzinę jedzie do przodu, 14 do tyłu. No i niestety tutaj jest 10 koni na tonę co jest dosyć traumatycznym zawsze przeżyciem. 20 stopni kadłub się kręci, wieża 25, czyli troszeczkę lepiej. No, może być naprawdę niezłym mułem, moim zdaniem. Tutaj napisali, że. Do aktywnego udziału w walce, w zwarciu, skutecznego prowadzenia szpicy ataku. No tak, tylko że to trzeba poczekać aż on dojedzie do tej szpicy ataku, nie? <laughs> Kurczę. 1750 Hapsa. 100 mm pancerz, no tylko widać, że on jest bardzo dobrze chyba tutaj skontowany. 70 z boku, czyli niedużo. Na szczęście ma tu chyba jakiś dodatkowy pancerz. Wieża 300 z boku 150, też widać, że tu jeszcze jakieś dodatkowe blachy ma. wióręcz 380. No cóż, czołg niewątpliwie ciekawy, aczkolwiek ta szóstka wydaje się taka najciekawsza, chyba, prawda? Szósteczka z tych wszystkich. Oczywiście biorę pod uwagę na swoim tierze, a nie to, że szóstka jest lepsza tam od ósemki czy, czy dziewiątki. No, jest taki najbardziej posiasny, Chyba, że ten kadłub będzie po prostu chłonął pociski jak gąbka wodę. Dobra, moi drodzy, to tyle. Koniec newsa, bo dzisiaj jeszcze jeden. Jako, że wczoraj nie było żadnego filmu, dzisiaj jeszcze jeden film, tym razem z nowego konta, ponieważ wreszcie kupię ten czołg za 6 zł, czy tam 7, już nie pamiętam. Yy, zaskoczy Was mój wybór. Postanowiłem, że trzeba. A zresztą. Sami zobaczycie po filmie. To nie będzie dobry czołg, ale moje uzasadnienie, mam nadzieję, że będzie dla Was zrozumiałe. Żegnam się z Wami. Do usłyszenia.